Siemanko! Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w trochę nietypowym odcinku. Będziemy dzisiaj z Pauliną, która będzie mi towarzyszyć w tym naszym dzisiaj testowaniu. Będziemy testować pierogi w Korei. Przyjechałyśmy do Seulu, co możecie zobaczyć za nami, to wieża Namsan Tower i będziemy testować pierogi w barze. Jakimś amerykańskim. Tak? Coś amerykańskim? No, amerykański. No dlatego jest pierogis. Tak, tam tak oburzałyśmy się trochę, bo tam jest napisane w menu, że to są pierogis, więc może to będą zamerykańszczone polskie pierogi, ale pierogi w Ameryce wzięły się z Polski, więc... Zobaczymy. Tak. Będę... jesteś książulem. Tak. Znowu odcinek inspirowany książulem, którego pozdrawiamy. Dzisiaj już mam Wojtka. Tak, jestem twoim Wojtkiem. Tak. Jestem Wojtkiem do twojego książula. Tak, musisz do mnie mówić misiu. Misiu. Tak, więc no. Zapraszamy. Zaczyna palać śnieg, więc będziemy się sprężać. Idziemy, bo jestem głodna. No. Kilka widoków na Seul przed pierogami. Tak, powiem. Słyszeliście, co Paulina mówi? Żebym powiedziała, że jesteśmy na Itaewonie. Jesteśmy w dzielnicy Itaewon, takiej dość zagranicznej. Stąd tu chyba ten amerykański bar. Jest tutaj dużo zagranicznych restauracji. Uprzedzając wasze pytania, nie ma żadnej polskiej, ale... No, ale co... są pierogi. Ale są pierogi. Podobno. Tak, więc będzie fajnie. A jeszcze muszę was przeprosić, jakość dźwięku będzie... Gorsza niż zawsze, nie wzięłam mikrofonu. Byłam zbyt podekscytowana pierogami. Mamy niezłą gimnastykę przed tymi pierogami, bo tutaj wszystkie uliczki są takie, że idzie się ciągle pod górkę albo z górki, ale nam się jakoś trafia bardziej pod górkę cały czas. Cała ta dzielnica taka jest. Dlatego tutaj są tanie mieszkania. Tak, dlatego tu mieszka dużo obcokrajowców. Są tanie mieszkania i to jest taka obcokrajowa trochę dzielnica. Obcokrajowa. To tu. Bez wstępów, bo głodna jestem. Zjadłabym. Tutaj nie ma plakatów, ale właśnie nie powiedziałam wam. Nie ma plakatów. Ale dzisiaj jest pierogi night. Tylko, że chyba będziemy pierwszymi klientkami, bo to jest bar, więc oni otwierają o 18. Jest 18.06. 06. Trochę jesteśmy takimi nadgorliwymi klientkami. Tak, no, czego się nie robi dla pierogów, no. Jest pierogi night i dzisiaj jest promocja na pierogi. No. Szliśmy dzisiaj, bo po pierwsze byliśmy w Seulu, a po drugie myślałam, że uda mi się nagrać całą masę ludzi zajadających się pierogami, ale no... Będziemy chyba tak, tylko my. W tygodniu to chyba nie, ale no. Więcej dla nas. Tak, może nam dadzą jakieś gratisa. Może nam dadzą gratisowego pieroga. My się odezwamy. Cebulactwo. Dawać pierogi. Dobra, chodźmy. Paulina się grzecznie zapytała pani, czy nie jesteśmy za wcześnie. Menu jest tutaj, na kodzie QR. Technologia, prawda? Więc zaraz sobie zobaczymy, ale my dokładnie wiemy, co my chcemy. O, patrzcie, no. Pierogi, jak to pięknie wygląda, jak to pięknie brzmi, jak ładnie wyglądają, nie? Tak? Zaraz będziemy oceniać, jak no smaku. Właśnie, tak. Dobra, no to na pewno bierzemy. Tak, i tutaj to jest bar, jak już wspominałam, więc mogłybyśmy jakieś drinki. No ja nie mogę, ale Paulina się może skusić. Są bez alkoholowe. Paulina, takie zbliżenie teraz. Tak, zjedzenia tu nie ma tutaj za dużo. No tak. Frytki są jakieś... Tak, i te pierogi, kurczak. I coś jeszcze było jakieś zagraniczne. Dumbo? Nie. Jakaś amerykańska zupa. Jakaś amerykańska zupa z Luizjany. No, ale tutaj w menu jej nie ma. Nie ma. Ale pierogi są. Zamówienie złożone. Paulina zrobiła wywiad. Tak, bo byłam ciekawa, bo tutaj pani ewidentnie jest Koreanką, więc byłam ciekawa, skąd ten pomysł na pierogi. Że ma, nie wiem czy kolegę, czy koleżankę, no po koreańsku to jest bez płci, dzięki, ale no, ma jakiegoś znajomego, czy przyjaciela, czy przyjaciółkę z Kanady i ten przyjaciel bardzo dużo jadł pierogów w Kanadzie. Tam, tylko, że no wiadomo, to były takie mrożone w jakimś supermarkecie czy coś. I że kocha pierogi ta osoba, ale w Korei nigdzie nie ma pierogów. Tak. No i ta pani tutaj właścicielka powiedziała, to ja ci zrobię. Nie wiem skąd wzięła przepis, gdzieś znalazła pewnie w internecie, no. Ale mówiła, że zrobiła temu przyjaciółce pierogi i że mu mega smakowały. O, patrz.
I jej powiedział, że o, mogłabyś je sprzedawać. Uh-huh. Na pewno by były popularne. No. I pani powiedziała, że faktycznie odkąd prowadziła do menu, to są bardzo, bardzo popularne i dużo ludzi tutaj przychodzi na te pierogi. No więc ja powiedziałam, że no właśnie, my jesteśmy z Polski i chciałyśmy bardzo jeść pierogi, a nigdzie nie ma w Korei. I tak mi wyskoczyła reklama na Instagramie i powiedziałam, właśnie, że chodźmy. Właśnie, Paulina to znalazła. I mówię, chodźmy zjeść pierogi. No i pani powiedziała, że ojej, jesteście z Polski, to teraz tak się trochę stresuję. Powiedziałam, żeby się nie stresowała i że... Na pewno będą dobre. I ona mówi, że no, na pierogu się chyba nie da zepsuć. To się okaże. Zobaczymy. Pani je robi osobiście. No. Nie wiem, czy tam z tyłu teraz ciasto zagniata, czy co. Może już ma nagniecione. No, zobaczymy, ale no. Pani je robi osobiście. Tak. Zamówiłyśmy sobie też po drinku, prawda? Nie martwcie się bezprocentowo. Znaczy ja, ale tak, ja mam imbirowy, Paulina ma highball, to jest bardzo popularny drink w Korei, więc przy okazji Wam pokażemy. Tak. I w ogóle bardzo się cieszę, chciałam pozdrowić mamę, tatę, cieszę się, że jestem w tym miejscu teraz, mogę jeść pierogi. Ja też pozdrawiam moich znajomych, którzy oglądają ten kanał. Przyszły nasze napoje. Już zapowiada się dobrze i pachnie tu też tak pierogowo. Pachnie, pani tam podsmażała i normalnie nie możemy się doczekać. Już nasz skręca, nie? Skręca cię? Pokaż, jak tylko Paulinę zatkało. Paulina ma highbola, a ja mam imbirowy napój. Kopie. Bardzo zacny. Zacny. Tak, tak, tam przed pierogami. Ja jeszcze chciałam sprostować, bo powiedziałyśmy, że nie ma pierogów nigdzie w Korei i pani tak mówiła, ale są pierogi, tylko że po pierwsze albo koreańskie pierogi, czyli mandu, albo w rosyjskich sklepach są rosyjskie pierogi, ale one, no bądźmy szczerzy, no są gorsze od naszych. Są na przykład tylko z ziemniakami, czy tam nie wiem, oni też z mięsem chyba mają. Z mięsem i z ziemniakami tylko. Tak. A wiadomo, że najbardziej polskie pierogi to są pierogi ruskie. Wypikamy nazwę, dopowiedzcie sobie sami. I one są z ziemniakami i z białym serem, no nie? I tutaj wydaje mi się, że nie będą mieć takiego twarogu. Chyba nie. Tylko jakiś inny biały ser, zobaczymy jak to będzie smakować. Było, może jakaś ricotta chyba było napisane. Było napisane, że ricotta, także zobaczymy. Zobaczymy, czy się zgadza, czy to pasuje, może zaczniemy same w domu robić z ricottą, jak będzie dobre. No, bo twaróg jest bardzo trudno tutaj dostać. Tak, twaróg jest bardzo trudno, właśnie też tylko w rosyjskich sklepach i on jest inny niż nasz, jest, nie? Taki suchy. Suchy jest, takie kulki są jakby, same porozdzierane, nie jest w kostkach, no. Polska góra. Pierogi są tylko jedne. Z kimci? Fanfary, nie, tu jakieś chóry anielskie powinny wlecieć. Tak. Uwaga. Pierożki. Co my tutaj mamy? Jest śmietanka. Mam nadzieję, że to śmietanka się okaże. Śmietanka. Nie, śmietanka na pewno. Było napisane, że śmietana. Tak? Kwaśna. Ja, to się rzadko zdarza. Jest boczuś, znaczy bekon taki. Jest cebula podsmażana i pięknie tutaj pachnie teraz. I jest, to jest buczu chyba, nie? Tak, tak. Jest buczu, czyli jak liście. Liście, jak to się nazywa? To nie jest szczypiorek, tylko czajek, takie, no. takie coś. Ale już zabieramy się za jedzenie. O matko, ale emocje. W życiu się tak nie cieszyłam z pierogów. Jestem podekscytowana, tak, niezdrowo. Ładnie się świecą. Proszę. Dziękuję. Będziemy jeść. W ogóle chciałam spróbować, ale Wiola mnie okrzyczała. Co to widział na jeść bez kamery? Wydaje mi się, tak na pierwszy rzut oka tylko powiem, że ciasto jest chyba takie z pierogów koreańskich ciasto. Tak, ono jest wygląda takie... Wygląda na bardzo cienkie wygląda, ale właśnie takie trochę lekko przemieszczone się wydaje. Pierwszy sauté bez śmietanki spróbuję. Tak, ja tak samo. O nie, zamazało mi się, umazam. Dobre, ale ciasto nie jest takie nasze pierogowe. Nie jest takie nasze. Ale bardzo dobre. Środek pieroga, jak polski pierog wygląda w środku. Ciasto jest nie nasze, ale dobre. Środek jest dobry i nawet jakbym nie wiedziała, że to jest ricotta, to bym, nie wiem, czy bym wiedziała od razu. Pomyślałam, że może trochę bardziej dosolone jakby jest. I śmietana jest kwaśna faktycznie. O właśnie, śmietana. Kwaśna śmietana to jest towar taki
rzadko spotykany w Korei, chociaż już się pojawia w sklepach, ale zawsze w takich wielkich opakowaniach, że nigdy sobie nie kupuję, bo wiem, że mi się zepsuje w lodówce. 10 minut jak jem w milczeniu. Pierwszy raz w życiu jem pierogi nożem i widelcem, tak mi dziwnie. No trzeba z widelcem, no. Ale tutaj samym widelcem to chyba ciężko było. No, bo to ciasto jest takie, tak jakby one nie były ugotowane przed podsmażeniem, tylko był zrobiony farsz, taki już gotowy, znaczy wiesz, taki noże ugotowane ziemniaki, ten ser, włożony do tego ciasta na mandu, bo ono jest takie, że nawet jak się je usmaży na patelni, to ono będzie już ugotowane, jakby nie będzie surowe, więc... Nie ma co wybrzydzać. No na boku, ludzie, kochani. Po prostu. Będę po rękach panią całować raz. Chyba ją przytulę. Innego pieroga. Mam takiego śmiesznego, że muszę wam pokazać. Nie wiem, czy ktoś pamięta filmik z Daegu. W filmiku z Daegu byłam w Daegu na napciak mandu, czyli na takich płaskich pierogach. Że nie lubię ich. No, to jeden mi się taki trafił. Beznadziejnie. Ale... Bo coś tam jest w środku. Beznadziejnie? No prawie. Nie, ma nadzieję, ale jakby tak wyleciało bokiem trochę. Nie, bo to nie, bo... Trochę smutek. Tylko je wciągnęłaś. No. Nazwa kanału zobowiązuje. Tu moje. Nie, nie, nie. Dzięki. Na bąbelka? Na bąbelka. No, macie co? No, macie co? W Polsce nie jadłam pierogów ze śmietaną. Moja mama zawsze tak jadła, a mi nie smakowała. Lubiłam ze skorkami. Albo z cebulką taką podsmażoną. Tak, ja też. Ze śmietaną to tylko te na słodko jem. Z truskawkami albo z borówkami. Ale z kwaśną? No. Nie wiem, nie wiem. Po pierwsze, pytania w odcinku. Czy lubicie polskie pierogi z owocami? Bo przypuszczam, że to się nigdy nie pojawi w Korei, w menu. Niestety. Nie ma opcji. Ale nie mają też jagód, ja lubię z jagodami najbardziej. Ja też lubię z jagodami najbardziej. Koreańczycy nie lubią. Mój mąż próbował w Polsce i do tej pory źle wspomina. Mojemu narzeczonemu smakowało wszystko w Polsce, a naprawdę jadł flaczki, golonkę, rosół, nie wiem, żurek, wszystko. Bigos, bigos to ja często tutaj też robię. No, no. Tyle różnych rzeczy, jadł pierogi i w ogóle też różnego rodzaju, ale z owocami mu nie smakowały. Więcej dla nas. Więc dajcie znać, czy wy lubicie pierogi z owocami i z jaką śmietanką jecie pierogi z owocami. Bo tutaj Paulina jest w drużynie kwaśnej śmietany, a ja jestem w drużynie słodkiej śmietanki osiemnastki, takiej rzadkiej. Wtedy ale to... się robi takie mleczko, ja wodą... Tak, ale to ze słodką śmietanką też lubię, ale z kwaśną śmietaną to ja sobie lubię cukrem posypać. Może dlatego, że ja jako dziecko jadłam jako deser. Chleb z kwaśną śmietaną, posypaną cukrem. No i wkraczamy na ciekawe tak tematy. Samo. Tak, to dajcie jeszcze znać, z czym jecie placki ziemniaczane? Z solą. Bez śmietany? Bez. To u mnie się jadło z kwaśną śmietaną. Nie byłam wielką fanką, ale tak wszyscy w domu, mama to całe szczęście, że nie z cukrem. Ja mam jeszcze pytanie. O. Czy do mizerii dajecie ocet? Jak ocet do mizerii? No tak trochę, tak pół łyżeczki. Ale śmietana i ocet? Tak. To nie zrobi się ta śmietana z serkiem takim? Nie, nie, bo się dodaje tak troszkę tego octu. W moich stronach się tak daje. Po pierwsze, skąd jesteście? To dajcie znać, co jecie. My tu kończymy nasze napoje. I ja kończę łyżkę, widelec z cebulą i z wszystkim, co zostało, żeby pani nie było przykro. I będziemy kontynuować za chwilę. Dobre było, dobre było. Zbliżenie na napis pierogi. Tuesday, pierogi, 10 tysięcy won. Polecam. Znaczy do końca naszego jedzenia byłyśmy jedynymi klientkami, ale to jest dzielnica, która budzi się trochę później niż 18. Tak, no jeszcze ludzie z pracy nie powracali, tak, więc... Tak, to był bar, więc pewnie zaczną przychodzić o 22. Nie tak. Pierogi też dobrze o tej porze wchodzą. Nie wiem, nie ma sensu przyjeżdżać z Polski, żeby zjeść pierogi w Korei. Tak, tak. Ale jeżeli w Polsce macie teraz ochotę na pierogi, to myślę, że możecie to wykorzystać jako pretekst i dobry moment, żeby iść do lodówki, wyciągnąć. Każdy moment jest dobry, żeby zjeść pierogi. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że zapłaciłyśmy 10 tysięcy wonów, bo to był ten pierogi night. Normalnie jest za 13 tysięcy wonów. 10 tysięcy wonów to jest około 30 polskich złotych. Uwaga, nocne ujęcia Seulu teraz.
Tutaj tak nie jest tak bardzo seulsko, bo to takie małe, te niskie zabudowania, bo ten Itaewon cały taki jest, nie? Tak. To jest taka stara dzielnica, która jeszcze się opiera. I bardzo dużo tu obcokrajowców jest też i właśnie, pewnie ją wkrótce zburzą i postawią jakieś osiedla nowe. Znaczy, ale historia w ogóle tej dzielnicy... Uwaga! Zmiana kamery musi zapowiada ciekawie. Dlatego, że ta dzielnica tutaj jest zlokalizowana wokół bazy wojskowej. A właśnie. Tylko, że bazę wojskową, właśnie tą amerykańską bazę wojskową, 5 lat temu, już prawie 6 lat temu przenieśli, jakby rząd amerykański oddał te ziemię z powrotem rządowi koreańskiemu i teraz tam jest park. Tam dużo budynków zostało wyburzonych, ale wcześniej nie było wstępu oczywiście, jeżeli się nie było żołnierzem amerykańskim. No, no. Teraz można sobie tam wchodzić i właśnie oglądać. No, i tu mieszkali ci tak, Amerykanie i... też? Znaczy chyba nie ci z bazy, ale jacyś tacy nie są tam bazy, dochodzący. Tak, 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 dokładnie tacy dochodzący i to właśnie od dawien dawna była taka dzielnica bardzo międzynarodowa. I tutaj dużo właśnie takich, przez to, że przez tą bliskość właśnie z tą bazą wojskową, to bardzo dużo starszych Koreańczyków tutaj mówi po angielsku też. I dlatego tutaj mieszka bardzo dużo obcokrajowców, bo jest łatwo się dogadać bez znajomości języka koreańskiego. No a widzisz, no to ciekawe. I ja przed chwilą mówiłam, że jeszcze się opiera zburzeniu, ale pewnie ją niedługo zburzą i zawsze jak mówię coś takiego, to mówicie o tym, że w Korei w ogóle nie szanują starych budynków. Trochę tak jest, ale trochę też dlatego, że te budynki są tak zbudowane, że jak ich nie zburzą, to one się rozsypią komuś na głowę, bo to zupełnie inny rodzaj, inny styl budowania. One się czasowi nie opierają. One po 20 latach już wyglądają jak polski tak. budynek po 80. Tak, dokładnie. Często tak jest. Dla Koreańczyków właśnie, jak jakiś budynek ma 20-30 lat, to już jest stary budynek. To mnie zawsze dziwi. No ten, tutaj jest bardzo dużo, same takie zagraniczne zagraniczne biznesy same takie. Tutaj mijałyśmy no, nieskończoną ilością obcokrajowców. Nie jest tak ciekawie, ale tu jest też bardzo imprezowa ulica, dzielnica. To właśnie w tej dzielnicy też był wypadek ten w Halloween, ten straszny, więc no tak tutaj jest specyficznie. To też było tak, że to była taka tania dzielnica, dużo obcokrajowców, a potem się zrobiła modna taka, nie? Tak, i tak. Dużo takich modnych lokali tu powstało i zaczęło przyciągać Koreańczyków bardziej nawet niż obcokrajowców. Tak. Znaczy obcokrajowcy tutaj mieszkają po prostu, no. Bo im jest wygodniej, bo się mogą dogadać łatwiej. Ale no teraz młodzi Koreańczycy tutaj bardzo dużo przychodzą. Weszliśmy jeszcze do jakiegoś zagranicznego sklepu, tutaj jest jakiś amerykański chyba, bo miałam wielką nadzieję na chipsy paprykowe, ale nie ma, niestety. Ale zaczynam się zastanawiać, czy chipsy paprykowe nie są tylko w Polsce popularne. Za granicą byłaś, jadłaś gdzieś? Nie byłam za bardzo. Nie byłaś tak bardzo Korei. Do Korei. Coś się wybrała. Przyjechałam, tak zostałam, usiadłam. No ja nie powiem, żebym inaczej miała, więc... Jeżeli ktoś obecnie ogląda ten odcinek za granicą, to proszę dajcie znać, czy są u was w sklepie spożywczym chipsy paprykowe. No wiesz, a paprykowych nie ma. O, chałkę zobaczyłam, zatkało mnie. Paulina tutaj się zna na tej dzielnicy i zabrała mnie do subcia piekarni. Patrzcie, jakie tu są rzeczy. Matko, bułeczki. Tu są takie chleby. Kontynuuję dalej bez mikrofonu, żebyście nie mieli szoku, jak się nagle jakość dźwięku polepszy. Wróciłam o 21, a teraz już jest 22 i chyba się zabiorę za bułeczkę. Ta bułka jest jak polskie bułki. Zaraz będę ją zajadać. Pachnie mi to tak, że nie wytrzymam do rana, nie ma szans. I tylko w kwestii sprostowania, bo tak jak mówiłyśmy wam z Pauliną na początku filmiku, przyjechałyśmy na te pierogi na otwarcie lokalu, na 18 specjalnie. I przyjechałyśmy na 18, nie było nikogo, byłyśmy tam jakieś 40 minut i do naszego wyjścia też ani jeden klient nie przyszedł, ale ten bar prowadzi profil na Instagramie i tam przed chwilą wrzucali, jest 22, tak 10 minut temu wrzucali, że pierogi wszystkie wyprzedane i wrzucali zdjęcia pełnego lokalu i tam widać było, że większość to obcokrajowcy
Nie widziałam żadnych Koreańczyków na tych zdjęciach, ale pani, która prowadziła lokal, jest Koreanką, więc nie wiem, do jakiego wniosku ja tu chcę dojść. Wniosek jest taki, że Koreańczycy potrafią robić pierogi jak chcą i że bardzo jest fajnie zjeść coś polskiego na obczyźnie i że muszę sobie zrobić takie w domu, tylko z normalną skórką, nie tą z pierogów koreańskich, tylko taką normalną polską z zagniatanego ciasta niekupowanego. I może dam tam ziemniaki i ser ricotta, bo nie było to takie złe połączenie. Także tego, kończę ten odcinek. Dziękuję za uwagę i pa pa!